Tarnowski radny, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, Piotr Górnikiewicz jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Przewodniczący Komisji Sportu jeszcze tylko przez kilkanaście dni. Skąd taka decyzja? Zamierza Pan zrezygnować z funkcji? Tak, postanowiłem, że 1 lipca złożę rezygnację z tej zaszczytnej funkcji, bo wiele też radości mi sprawiła. Niestety ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce w tarnowskim sporcie i ten stosunek Pana Prezydenta do działaczy, do kibiców, do zawodników. No, tylko mogę podjąć taką decyzję. Niestety Pan Prezydent nie widzi problemów tarnowskiego sportu, nie widzi problemów w tym środowisku. Pieniądze, które zostają przeznaczone w tym budżecie na 2023 rok, to jest kwota 0 zł na sport zawodowy, więc nie mogę podjąć innej decyzji, nie mogę legitymizować tego właśnie, tego procesu jakby niszczenia tarnowskiego sportu przez Pana Prezydenta. No Pan na grudniowej sesji budżetowej poparł właśnie ten budżet i wówczas twierdził, że miał obietnicę do otrzymania środków na sport. Czyli rozumiem, że nie udało się ich uzyskać. No nie udało się uzyskać, jest połowa roku. No, myślę, że środowisko sportowe już nie wytrzymuje tej presji życia bez pieniędzy. Te pieniądze były bardzo małe, bo przeznaczaliśmy bardzo mało tych środków. Natomiast no, w tej chwili no, kwota ta 0 zł no, jest kwotą no, niewyobrażalną dla środowiska sportowego i też odzywają się głosy, że za chwilę no, może dojść do wielu tragedii w klubach sportowych. No właśnie to chcę zapytać, jak ta współpraca miastem z... No właśnie, jak ta współpraca miasta z klubami sportowymi i zawodnikami wygląda? Nie ma tej współpracy. No, Pan Prezydent chyba nie widzi tego problemu. My zresztą na samym początku pracy tej komisji założyliśmy sobie, że w każdym budżecie powinniśmy zwiększać tą kwotę finansowania o 500 tysięcy złotych, żeby po 4 czy po 5 latach kadencji zbliżyć się przynajmniej do tego poziomu w innych miastach, do poziomu tego, co wydaje na sport prezydent Mielca, prezydent Kalisza. Zresztą ja tutaj zazdroszczą patrzę na Mielec, bo prezydent Wiśniewski no, czuje ten sport, żyje tym sportem, przeznacza też odpowiednie środki. Mamy drużynę piłkarską, mamy drużynę piłki ręcznej, no w tej chwili drużyna Itatul Stal Mielec w Tauron Lidze. I to poza tymi pieniędzmi to jest też zaangażowanie się, aby pozyskać sponsorów i tutaj przykład właśnie klubu Itatul Stal Mielec no pokazuje, że prezydent stoi za tym, że firmy, które inwestują w danym regionie, w danym mieście, no są w stanie też wspierać lokalny sport. To jak w takiej sytuacji mogą wyglądać tarnowskie kluby ekstraklasowe, jak Szczypiorniści Grupa Azoty Unitarnów, czy siatkarki Rolewski Grupa Azoty ANS Tarnów? No, ale to też musimy pamiętać o innych środowiskach, o piłkarzach, o siatkarzach, o koszykarzach. Tutaj nie możemy tylko też patrzeć na sport przez pryzmat tych dwóch drużyn. No, są jeszcze żużlowcy, którzy też borykają się z problemami, no na razie też trochę sportowymi, no ale też zapewne finansowymi, bo też o tym dość głośno mówią. No, sport nie wspiera, Tarnów nie wspiera sportu i mówiliśmy o tym już, nieraz też spotykaliśmy się u pana redaktora i o tym mówiliśmy. No, my składaliśmy bardzo dużo wniosków w ramach prac komisji. Te wszystkie wnioski nie uzyskały aprobaty pana prezydenta. No ja też dziwię się, że w zasadzie, no po co nam jest komisja sportu, po co nam jest rada sportu, która też zrzesza fantastyczne gremium ludzi, sportowców, działaczy czy prezesów, którzy na sporcie się znają, skoro to jest taka instytucja też dość mocno fasadowa i ten głos, który wypływa z Rady Sportu i z Komisji Sportu, no w ogóle nie jest przez pana prezydenta w jakiś sposób respektowany. No w takim sprawie też wraca jak bumerang odwieczne pytanie, czy właśnie miasto powinno dotować sport zawodowy. Myślę, że tak. No myślę, że przede wszystkim to jest rola promocji miasta, tak? Bo dzisiaj, jeśli patrzymy na ekwiwalent reklamowy przy kwocie, powiedzmy sobie, wydanej 100 tysięcy złotych, no on się zwraca kilku lub kilkunastokrotnie, więc myślę, że promocja miasta jest bardzo duża. Musimy też pamiętać o tym, że też jest pewnego rodzaju turystyka sportowa. Za drużynami jeżdżą też kibice, którzy spędzają w danym mieście 2-3 dni, no zwiedzają to miasto, zostawiają jakieś pieniądze. Oczywiście to nie uratuje miasta, natomiast jest to też ważny element w promocji miasta, no i też w jakimś funkcjonowaniu. Natomiast jeżeli można o czymś pozytywnym powiedzieć, to choćby o sytuacji właśnie Szczypiornistów Grupa Azoty Unitarnów, 7. miejsce historyczne, a teraz doszło do zmiany trenera i nowym szkoleniowcem został człowiek stąd, tarnowianin Marcin Janas. To duży sukces i może też przetarcie dla innych osób z regionu.
Super, super, to jest super wiadomość, że promujemy trenera stąd, że promujemy trenera z naszego miasta, z Namarcina, życzę mu jak najwięcej sukcesów. To jest bardzo ambitny młody człowiek, który myślę, że tą wielką karierę ma przed sobą i myślę, że w ten właśnie sposób będziemy promowali też nazwisko tego trenera i cieszymy się też sukcesów oczywiście Szczypiorniaka Tarnowskiego, bo tak jak pan wspomniał, to jest historyczny sukces. Też dyscyplina, która gromadzi szerokie rzesze kibiców. No tutaj musimy wspomnieć o panu prezesie Terleckim, no fantastycznym prezesie, od którego to wszystko się zaczęło. Dzisiaj Stasiu Piwowarski przejął tą rolę prezesa, też to zaangażowanie jest potężne. Często rozmawiamy na temat tych bolączek tarnowskiego sportu. No także myślę, że działaczy mamy, trenerów zaczynamy mieć, zawodników mamy, nie mamy po prostu pieniędzy. Panie przewodniczący, zmieńmy temat, chociaż pozostajmy w sporcie. Za niecałe dwa tygodnie do Tarnowa zjadą się sportowcy z całej Europy, którzy będą rywalizować w Igrzyskach Europejskich. Jak pan ocenia tę imprezę już na teraz? No, w tej chwili już tylko w samych superlatywach. Po pierwsze te zmiany, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. No, Mościce zmieniły się nie do Poznania. Tam zostało zainwestowane kilkadziesiąt milionów złotych w przebudowę Mościc, więc myślę, że to jest też to, co zostanie mieszkańcom na długie lata. Infrastruktura sportowa, no wiadomo, że trochę zmieniała się nam w środku arena Jaskółka, ale to, co jest chyba najważniejsze, to ten stadion, który będzie stadionem dla piłkarzy, mam nadzieję, ZKS Unia Tarnów, no, którym życzę jak najlepiej. Być może w niedalekiej przyszłości będą w wyższych ligach. Mamy problem z tym stadionem, bo tak naprawdę dzień po igrzyskach zostaje nam trochę piasku, tak? I myślę, że to też taki wniosek złożyliśmy o zabezpieczenie środków, żeby tą murawę jak najszybciej, o zabezpieczenie środków w budżecie, żeby tą murawę jak najszybciej wykonać. No, to jest kwota nie mała, bo mówi się o kwocie około 15 milionów złotych i na murawę, i na oświetlenie, ale myślę, że tutaj jest przychylność pana prezydenta i magistratu, żeby tych pieniędzy poszukać. No, mam nadzieję, że one się znajdą. Czyli ogólnie można powiedzieć, Igrzyska Europejskie to wielka szansa dla miasta Tarnowa. Bardzo duża szansa. Ja myślę, że pomimo tego, że te dyscypliny, które będziemy gościć, nie są aż tak popularne, bo to są przecież i piłka nożna plażowa, i piłka ręczna plażowa, no może takie dyscypliny trochę, no których ja na przykład nie oglądałem nigdy tych dyscyplin na żywo. Jest ten badminton, który no niestety te ostatnie Mistrzostwa Polski no pokazały, że nie ma aż tak dużego zainteresowania, pomimo tego, że podobno był jest to dyscyplina bardzo widowiskowa na żywo. Jest wspinaczka tutaj z wielkimi sukcesami Akademii Nauk Stosowanych i tej ścianki wspinaczkowej. Zresztą też wierzyłem dzisiaj ten obiekt, który został zbudowany na zewnątrz, robi imponujące wrażenie. Też tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że skąd biorą się te sukcesy wspinaczy? No, biorą się z dobrej infrastruktury. No, jeśli ktoś kilkanaście lat temu nie wpadłby na pomysł, że funkcję hali sportowej można połączyć z funkcją ścianki wspinaczkowej, no to pewnie Marcin Dzieński, pozdrawiamy Leszka Dzieńskiego, byłby pewnie reprezentowałby inny klub, natomiast czy siostry Kałuckie, tak? No więc ta infrastruktura jest bardzo ważna dla rozwoju sportu w danym regionie. Tak jak pan tutaj wspomniał, szanse na medal właśnie będą mieli tarnowscy wspinacze. To też może cieszyć, że chociaż jeden z krążków może zostać w Tarnowie. No to byłaby wielka sprawa, kibicujemy, życzymy sukcesów. Myślę, że to tak jak powiedziałem przed chwilą, no wspinaczką Tarnów też żyje. Wielkie zaangażowanie i uczelni, i Wojtka Nowaka, i on jest takim motorem tam chyba do tego, żeby ta wspinaczka się rozwijała. Tylko życzymy sukcesów. Panie przewodniczący, zmieńmy temat. Co będzie z terenami zielonymi po byłej strzelnicy przy ulicy Piłsudskiego? Był pan ostatnio na spotkaniu z panem prezydentem, który przedstawiał swoją koncepcję. Jak według pana to powinno wyglądać? Ja mam nadzieję, że będzie realizowany tamten pomysł parku centralnego. Faktycznie doszło do takiego spotkania. Zostaliśmy poproszeni z przewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewem Kajpusem na takie spotkanie, ale to tak naprawdę to było spotkanie, w którym pan prezydent oznajmił nam swoje warunki. Faktycznie dwa pierwsze punkty, o których pan prezydent mówi, no są punktami, które oczekują mieszkańcy. Po pierwsze, jakby deklarujemy, że nie sprzedamy tych terenów, to po pierwsze. I tego chcieli mieszkańcy, tak? Druga sprawa, opracowujemy koncepcję. No i tego też chcieli mieszkańcy, żebyśmy mieli jakąś koncepcję opracowaną, żebyśmy wiedzieli, gdzie, co i jak ten teren powinien w ogóle wyglądać. Natomiast już trzecia rzecz, którą pan prezydent nam
przedstawił. No, na spotkaniu wyglądała trochę inaczej, bo tutaj pan prezydent zadeklarował, że pan prezes Daniel, prezes TBS-u, będzie takim koordynatorem, który połączy te wszystkie zwaśnione strony, czyli ekologów, mieszkańców, no trochę też interes miasta, pamiętajmy, że to jest teren miejski. No i też pan prezydent no, liczy na to, że w przypadku sprzedaży, to ten teren jednak, te pieniądze zasilą kasę miasta. Natomiast już po spotkaniu ten komunikat, który został wydany, już był trochę inny. Okazuje się, że teraz są te tereny przeznaczone do przekazania do TBS-u. Ja dzwoniłem do Zbyszka Kajpusa i pytałem go, czy ja źle zrozumiałem, czy pan prezydent to jakoś inaczej przekazał. Natomiast Zbyszek też potwierdził mi, że mowa była o tym, że tylko TBS zajmie się koordynacją i pogodzeniem tych wszystkich stron. Dziwna to sprawa, natomiast no, trzeba też jasno i otwarcie powiedzieć, że zgody na przekazanie tego terenu do TBS-u nie będzie, dlatego że będzie się to wiązało z tym, że my jako radni nie będziemy mieli na to żadnego wpływu. Tymczasem mieszkańcy tamtych okolic przygotowali projekt uchwały ustanawiającej jednak użytek ekologiczny, czyli oni też jakby no, nie chcą, żeby tam cokolwiek powstało, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne. Tak. Ten projekt uchwały został nam radnym przedstawiony, natomiast my musimy się zastanowić, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą. Musimy też poznać, co to jest użytek ekologiczny, jakie są uwarunkowania tego użytku, żeby za chwilę się nie okazało, że blokujemy jakiekolwiek inne rzeczy, na przykład powstanie parku. I trzeba to wszystko przeanalizować, natomiast na pewno nie ma zgody na sprzedaż tego terenu, nie ma zgody też na przekazanie tego terenu do TBS-u. Także mieszkańcy mogą czuć się spokojni. Panie przewodniczący, rozmawialiśmy o współpracy miasta z sportowcami, ogólnie rzecz biorąc, a jak wygląda ta współpraca samego prezydenta z radnymi? Tutaj też można zauważyć, że nawet często w koalicji nie możecie się dogadać. Znaczy my nasz klub akurat stara się dogadywać z panem prezydentem, chociaż myślę, że to się zmienia i to moja decyzja. To jest też wyraz absolutnie dezaprobaty tego, co się dzieje, nie tylko w sporcie, ale też w innych dziedzinach naszego życia. Zdajemy sobie sprawę, że miasto też musi funkcjonować, też musi mieć pieniądze skądś, tak? No więc też czasami jestem przychylny tym projektom pana prezydenta, które nie są zbyt popularne. Rozumiemy te problemy miasta. Problem pan prezydent ma raczej bardziej w swojej formacji, tak? No bo tamten opór wydaje się większy. Natomiast myślę, że trochę ta sytuacja się zmieni i ta krytyka pana prezydenta z naszej strony musi być większa. Ta moja decyzja też jakby jest tego wyrazem. Natomiast coraz bliżej też wybory parlamentarne i kampania wyborcza. Jak ta kwestia u pana wygląda? Czy będzie pan kandydował do parlamentu? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Czas pokaże. Ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania, który też chce zmieniać swoje otoczenie, swoje środowisko. Myślę, że w Tarnowie jest dużo rzeczy do zrobienia i myślę, że należy to też rozważyć. Tarnowski radny, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Piotr Górnikiewicz był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.